Ale uczynili to tylko dlatego, kochani Państwo, że nie mieli tego podmiotu osobowego do dyspozycji. Tylko uznali, skoro rozum wie, jak postępować, to natychmiast jego postawa będzie taką. Ale najcenniejsze w tym wszystkim jest to, że istnieje prawda i że postawa powinna oprzeć się we wszystkim, w najdrobniejszych gestach, na fundamencie prawdy. Innymi słowy, nie ma dobra bez prawdy. Czyli jeżeli wiem, że ktoś jest człowiekiem i na przykład, że posiada rozum, to dla Sokratesa było jasne. Tak jak poznałem prawdę, powinienem ją wyznać. I to tam, gdzie jest. Jeśli zobaczyłem człowieka, to powinienem wobec człowieka postąpić jak człowiek. Czyli być sprawiedliwym, szanować go, cenić, nie wyrządzać żadnego zła. Zło, według Sokratesa, czyniło się wtedy, kiedy godziło się, kiedy nie, była dysharmonia pomiędzy prawdą a moją postawą. I teraz proszę zauważcie, drodzy Państwo, co się dzieje właśnie w tej prawdzie o człowieku w wymiarze chrześcijańskim. Człowiek posiada nie tylko rozum, bo to było dla tamtych starożytnych Greków jasne, że nieśmiertelnym jest tylko intelekt. A więc zredukowano ludzkiego ducha, duszę człowieka do rozumu. A proszę zobaczyć, jaką genialną sprawę wprowadza teraz myślenie chrześcijańskie. Mianowicie, że prawda o człowieku jest także taką, że jest on wolny. Starożytni Grecy wolność zapodmiotowali w sferze, w gruncie rzeczy ciała. I dlatego też wolna wola, Arystoteles wie o tym, że jest coś takiego we mnie, że ja chcę na przykład odżywiać się, chcę po prostu coś czynić, chcę na przykład coś wykonać, chcę się z kimś spotkać, ale to chcenie według Arystotelesa było zakorzenione w ludzkiej cielesności. A proszę zobaczyć, co się dzieje teraz z prawdą, którą objawiono nam. Mianowicie, powiedziano nam, że ten, kto jest prawdą, czyli Bóg, jest nie tylko prawdą absolutną, lecz także wolnością absolutną, czyli miłością absolutną. Ale zanim do tego wymiaru przejdziemy, to chciałbym teraz Państwu pokazać, wskazać na strukturę nowożytnych, głównych kierunków myśli, które decydują właściwie o kształcie na przykład nowoczesnego uniwersytetu. Od Kanady począwszy, aż po kres globu ziemskiego. Drodzy Państwo, Hegel, ten, na którym Karl Marx nabudował swoją dialektykę, powiedział tak. Napisał taki mały zarys swojego stanowiska filozoficznego, który nazwał sam najstarszym systemem idealizmu niemieckiego. Co pisze Hegel na trzech, chyba czy czterech stronach? Rozum ludzki musi powrócić, nie tylko powrócić do starożytnego mitu, lecz musi wytworzyć nowoczesną mitologię własnej bytowości. Na czym ta nowoczesna mitologia polega? Bardzo prosto odpowiedzieć na to pytanie. Ale dopiero po wielu latach studiów dzieł Hegla. Mianowicie, że ta prawda wcielona, której na imię Jezus z Nazaretu,
która dla nauki katolickiej jest prawdą absolutną, nie mającą domieszki żadnego fałszu, a tym bardziej kłamstwa. Że trzeba ukazać, że tak jak starożytni Grecy mówili o dobrych i złych bóstwach, które były różne, tak nowoczesny intelekt musi udowodnić, że ta prawda wcielona, której na imię Jezus z Nazaretu, objawia nam Boga, który jest wprawdzie z jednej strony największą prawdą, ale z drugiej strony największym kłamstwem. I dlatego Hegel w miejsce prawdy o trójjedynym Bogu wprowadza prawdę o czterech osobach boskich. I to wykłada w fenomenologii ducha. I powiada, że pierwszym synem Boga nie jest Jezus z Nazaretu, lecz szatan, upadły duch. Czyli, co Hegel rozumie pod tym, że kłamstwo należy do istoty prawdy, ale nie prawdy o mitycznych bóstwach, tylko my musimy teraz określić prawdę o trójjedynym Bogu jako kwaternitet. Cztery osoby. Ale rozumiecie Państwo, co to znaczy? Że prawda w tym momencie, kiedy stawiamy taką tezę, to nasz rozum wyciąga prosty wniosek. Jeśli to byłoby prawdą, prawda jako prawda przestaje istnieć. Na szczęście, rozumiecie Państwo, że to jest system myślowy, ale chcę Państwu zabrać dzisiejszego wieczoru wszelkie iluzje, że uniwersytety świata myślą dzisiaj inaczej, niż Hegel to zdefiniował. I w związku z tym, rozumiecie Państwo, że w tym momencie, kiedy określimy prawdę boską i to prawdę o objawionym Bogu, że On jest największym kłamcą i największym złem, On jako Bóg, to rozumiecie Państwo, że o moralności musimy radykalnie zapomnieć. Mało tego, my musimy ją przezwyciężyć. Że jeżeli ktokolwiek ośmieli się pytać o moralność, to znaczy, jak jest uzgodniona twoja postawa wobec poznanej prawdy, to jest kompletnie fałszywe pytanie. Nie wolno we współczesnym świecie stawiać takiego pytania o jakość mojej postawy moralnej. Bo po określeniu, że Bóg jest największym kłamcą, to pytanie jest skasowane. I nie dziwcie się, drodzy Państwo, że współczesny, przeciętny człowiek, który nawet nie zastanawia się nad tym, co się w świecie dzieje, pytanie o moralność uważa za skasowane. Nie można, drodzy Państwo, uzgodnić, mało tego, taka prawda absolutna, która by nas istotnie okłamywała, nie powinna postawić nam pytania o jakość naszych czynów, moralną jakość. To jest koniec moralności. W tym momencie, kiedy nie ma, znika nauka o Bogu jako prawdzie absolutnej, znika Jego żądanie, żeby istota rozumna starała się naprawdę nabudować swoją postawę. I rozumiecie Państwo, co to konkretnie oznacza. Bo
proszę mi wierzyć, że idee kierują historią świata. Nie myślcie, drodzy Państwo, nigdy, że pieniądz kieruje światem. Nigdy. Nigdy tak w historii nie było. I dzisiaj tak nie ma. I jutro też nie będzie. A co za tym pieniądzem się ukrywa? Za tym pieniądzem, drodzy Państwo, ukrywają się wielkie idee. Ale wielkie nie tylko w sensie pozytywnym, lecz także i negatywnym, o których sobie mówimy. A co to znaczy, kochani, konkretnie względność prawdy, relatywność prawdy w aspekcie moralnym? Prosto. To, czy istniejesz jako człowiek, czy istniejesz jako matka, ojciec, syn czy córka, ojciec Boży, czy robotnik, czy... To jest kompletnie względnie. To znaczy, to jest kompletnie nieważne. I proszę zobaczyć w grach różnych. Dzisiaj też pan Krzysztof, tam zajechaliśmy do takiej benzynowni i tam też stały, myśmy się posilali, te gry stały, ja tak zerknąłem. Jaka to jest relatywizacja człowieka? Jest obojętne, albo w grach, jak się relatywizuje człowieka. Przecież jeśli dzieciątko jednym naciśnięciem guziczka jakiegoś plastikowego, elektronicznego rozstrzeliwuje osobę. Drodzy Państwo, takiej relatywizacji prawdy na taką masową skalę my na kartach filozofii nie możemy znaleźć. Dlatego nie dziwcie się, jeśli dziecko przychodzi pewnego dnia ze szkoły, a zrozumiało, co jej zostało wyłożone, że jesteś jako matka i ojciec kompletnie kimś przypadkowym, to proszę się nie dziwić, że dziecko nic nie chce o was, najdroższych rodzicach, o których prawda jest tak cudowna, słyszeć. Albo też odwrotnie, że rodzice wolą pędzić nie wiadomo za czym, a dziecko zostawić przy grach komputerowych. Większego nieszczęścia dziecku wyrządzić nie może. I tak, drodzy Państwo, jest, że po prostu, jeśli dziecko usłyszy po raz pierwszy, dlaczego, tak jak Państwu powiem, w Ottawie byliśmy i taki Jasiu pyta się mnie, jak już się ze mną zapoznał poprzedniego wieczoru, pyta się mnie następnego dnia. Niech mi ksiądz Tadeusz wyjaśni. Ma 9 lat ten chłopiec. Dlaczego Bóg stworzył szatana? Czysty Hegel. Za tym pytaniem, drodzy Państwo, czy kryje się cała filozofia Hegla? I ja temu obok stoi siostrzyczka Anna Maria i ona słucha, co ja odpowiem. Ona ma 4 czy 5 lat i słucha, i dzieci zamieniają się w słuch. Co ja powiem? I ja te dzieciątka przygarnąłem i mówię, kochane dzieci, już wam odpowiadam na wasze pytanie. Bóg nigdy nie stworzył szatana. Bóg nigdy nie miał i nie ma nic wspólnego z szatanem jako szatanem. Ale chcę was zapewnić, i tak uczy nasz Kościół Święty, że Bóg stworzył cudownego anioła. Ale on odszedł od Boga, odrzucił Boga.